O, świetnie. Zaraz je wciągani. Wciągarka. Wciągani 3 łatek. Pałeczek, dwójka, jadę. I opuszczeni, no. Dość unikatowe zapinanie drzewa.
Teraz mam możliwość też porozmawiania z operatorem i spytania się, z jakiej części w ogóle jest zrobiony ten sprzęt. To zaprezentowałbyś mi ten sprzęt, z czego to tu w ogóle jest zrobione? Jasne. Wciągarka w ogóle, z czego w ogóle jest? Wciągarka ze stara. Mhm. Chyba 6.6, mhm. Jak się nie mylę. No. Dyfer z czego tu właśnie? Dyfer z Pragi, co kiedyś drzewo woziły, lilnowe Pragi. Mhm. Potem co tu mamy? Przystawkę mamy. Teraz. Mhm. Nawałek ze skrzyni. Mhm. Wyjści, nawałek. Jest. Lina jest ze starowską. Miała w jedną stronę zaciągać, a my mamy w dwóch stronę, że się odwiją. Mhm. Dwie strony. No, skrzynia jest ze zyła. Mhm. Akurat. No i silnik z 30. O, to super, nieźle. No jak... i taki poskładany je. No, a robotę swoją robi. No to super, to miło mi to słyszeć. A ten sprzęt ile już będzie tak gdzieś miał około tak 30-40 roków? O, może być, może nawet mieć 45 lat. Wow. Jak to, się nie mylę. To grubo, no. Jest to dość niespotykany sprzęt, który nie idzie spotkać codziennie. To i właśnie na takim sprzęcie robisz. I... Ja pracuję. Czy smykuję na tartak, czy w lesie się nim robi. Mhm. Smyko się drzewa, nie takie trumy, mhm. Bo to te trumy to są takie łaty, no. Że tak powiem, no ale trzeba zamiast nosić na ramieniu, to trzeba se radzić. Jasne. Takim traktorem. Mhm. To na tyle w tym prezentacji tego sprzętu i teraz kierowca chce jeszcze wyjechać do grapy. Tu do góry, będzie teraz wyjeżdżał, na koniec filmiku. Na tyle w tym dzisiejszym filmiku. Jeśli wam się podobało, to super, ale będzie jeszcze dalsza seria takich sprzętów, które znalazłem, które chcę wam zaprezentować i jak chcecie, to śledźcie mój kanał, bo na pewno się to pojawi w niedalekim czasie. Dobra, polecę Bojda Vlog.